proszę Państwa, Radio Tok FM, Euro Concita Extra. My dzisiaj mówimy o apostole Pawle bardzo dużo, że apostoł Paweł, który wywodził się z uczonych w piśmie, jak to się mówi, faryzeuszy, saduceuszy, zaniechał tego wszystkiego dla Jezusa Chrystusa, ze względu na Jezusa Chrystusa. I o co chodzi? Że te wszystkie rzeczy, te nauki żydowskie, no bo przecież był żydowskim faryzeuszem apostoł Paweł, uznał za śmieci. Uznał za śmieci. Dlaczego? Dlatego, że wiedza jest religijna u Żydków, czy w Akademii Teologii Katolickiej tutaj na Bielanach, czy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zeświadczona. Sama rozmawiałam z księdzem i to już bardzo dawno, to, ale to w ogóle to tysiące razy rozmawiałam, ale to była taka szczególna rozmowa, bo moja siostra z mężem poszła i mąż zaciągnął ją do księdza, bo ona ze mną troszeczkę tak dyskutowała, ale ja też tam chciałam pójść. No to więc, proszę Państwa, ten ksiądz zaczął mówić, że on jest biologiem, jest bardzo wysoko kształcony, wierzy w ewolucję, a w co ja wierzę. Także apostoł Paweł to wszystko za śmieci miał, a księża katolicy nie. 9.41, Adam Ozga, zapraszam. We wrocławskim zoo tygrys zabił opiekuna, jak informuje Wrocławska Wyborcza. Do tragedii doszło podczas sprzątania wybiegłej klatki. Nie można wykluczyć, że opiekun nie domknął drzwi. Opiekun był bardzo doświadczony, od 20 lat pracował w ogrodzie zoologicznym, przez 15 lat opiekował się drapieżnikami. W ogrodzie zoologicznym jest policja i karetka pogotowia. Zoo nie zostało zamknięte, ale teren wokół wybiegu tygrysów jest odgrodzony taśmą. Polscy strażacy pomagają Niemcom w związku z uchodźcami. Land Mecklenburgia, Pomorze Przednie, sam poprosił o taką pomoc. Wysłaliśmy więc do Niemiec 3 wozy strażackie z 300 kompletami łóżek polowych, materaców i śpiworów. Kolejnych 5 jest w drodze, a to następnych 500 kompletów łóżek, materaców i śpiworów. Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA uruchomi 1 listopada telewizję, która będzie pokazywać obrazy z przestrzeni kosmicznej w jakości Ultra HD. Planowany kanał telewizyjny ma transmitować obrady w wysokiej obrazy. Apostoł Paweł uznał, no bo jeżeli ultra ADHD, proszę Państwa, będzie nośnikiem kłamstwa, no to po co tak mu potrzebne? Ja mówię, że ci maferowi są wściekli na tych świadków Jehowy, że weszli do internetu i największe rzeczy, najnowocześniejsze, ostatni krzyk, elektroniki, że świadkowie Jehowy głoszą Słowo Boże, już nawet nie muszą Biblię pod pachą nosić, ale moherowi są tak wściekli, że wszędzie ci świadkowie są obecni w internecie, no bo tak w ciele to nie ma tutaj świadków Jehowy, ani mormonów, ani ewangelików, ani prawosławnych w Warszawie, to więc Warsisawa, Warszawa, mydło i powidło, bazar Ruszyckiego, bazar Szembeka, strasznie są wściekli na świadków i wyzywają ich od pedofilii. Ja mówię, no to trzeba się puknąć w głowie, w głowę trzeba mieć, nie po kolei w głowie, jak to powiedział Janek Witek, nie po kolei w głowie, że po prostu takie głupoty. No, albo mówią, że pijaki świadkowie Jehowy, albo że to pijanice wina, no to wiadomo kto. No, po co to mieszać? Lepsza przykra prawda, ale trzeba uznać taką prawdę, że najgorsze pijanice wina. No i ich symbolem, proszę Państwa, tych licznych kościołów, przecież tutaj w Warszawie są tylko kościoły. W Warszawie tutaj nie masz cerkwi, nic nie masz dużo, proszę Państwa, czy świadków Jehowy nie ma, czy ewangelików nie ma, to trzeba jechać do Anglii, Ameryki, Białystok, a dużo tych kościołów. No to więc jest taka pijanica, siedzę jak królowa, wdową nie byłam, żałoby nie zaznam. No to ten, ta cała nierządnica, jako ten Babilon Wielki, proszę Państwa. Pijana krwią świętych, a no właśnie, pijana krwią świętych, czyli nierządnica, że religia jest pijana krwią świętych. Państwo zobaczą, że te religie to jeszcze i dzisiaj podskakują, chociaż niekoniecznie te same, takie same, jak to było w czasie średniowiecza. No ale czas się kończy, nie każdy miał tyle szans,
co te religie pseudochrześcijańskie, no bo to wiecie państwo, chrześcijaństwo, a chrystianizm to są dwie różne rzeczy. Przecież chrystianizm to byli uczniowie Jezusa Chrystusa, którzy nawet nie szli uczyć się wojowania, nie mogli się uczyć sztuki wojennej. Pierwsi chrześcijanie to kiszki, kaszanki nie jedli, proszę państwa, jak to nawet historia świecka potwierdza, że rzeczywiście w pierwszym już wieku chrześcijanie nie jedli krwi. No bo w 49 roku, w 49 roku naszej ery był sobór w Nicei, sobór nie w Nicei, tylko w Jeruzalem, w Nicei. I ten Głogowski wybija ludzi z panta, tylko państwo zobaczą, że normalnie, tak jak ludzie go nie lubią, z kim bym nie rozmawiała, proszę państwa, że się jąka, że codziennie to samo, no ludzie nie lubią tego dziada, no to on codziennie w Radiu Tok FM z czerskiej 8 na 10 gada. Także no po prostu bez sensu, się jąka, gada, męczy słuchacza, no to przepraszam bardzo. I jeszcze ekonomia, no to temat najcięższy. Fik na to wszystko. Janek Witek też był ekonomistą, ale on jeszcze to umiał tak ubrać jakoś, porównując z internetem, ze wszystkimi wiadomościami, które są podawane w internecie. I Janek Witek mówi tak, że tam, gdzie te żytki się nie pojawią, to wszystko muszą do ruiny doprowadzić. Fik na to wszystko. Osiem, to więc ta pijacka taka siedziała w galerii studio już na podłodze, na ziemi. I ona mówi, orzeł, orzeł, że następna impreza jest w orzeł. I padła prawie, że i nie trupem. Także musi sobie radzić, jak ona by z tej podłogi w galerii studio mogła się podnieść. Także proszę państwa, spotkanie towarzyskie, kołchozy i flirty. To znaczy tymi flirtami trzeba się wrzydzić, bo nierządnica flirty uprawiała z królami ziemi. Kołchozy trzeba nienawidzić, bo jak jest dwoje, troje i gadają bzdury, a przynajmniej gdy ich te dyskusje nie są oparte na, proszę państwa, prawdzie, no to to, o czym mogą gadać. Wiadomo, że żeby ominąć te wszystkie kołchozy tutaj w Warszawie, proszę państwa, moherowych, no to trzeba tutaj ze 400 kilometrów metra, bo Janek Witek jak był, żył, to był strasznie niepocieszony ze względu, proszę państwa, na to metro 7 stacji, które ma tylko 7 stacji. No to więc strasznie się ucieszył, jak ja nagrałam ten film, proszę państwa, że wsiadłam przy Wileńskim i myślę, no to czekamy na pociąg, proszę państwa, Stargówka. Ależ skąd? To metro wcale nie jedzie Stargówka. To metro jedzie stąd, z Wileńskim. Ach, to dobrze, to chociaż i stąd, ale dojadę do Bemowa. Ależ skąd? Nie dojadę do Bemowa, tylko do ronda Daszyńskiego. A tam przy tym rondzie Daszyńskiego to takie miejsce jakieś zaklęte, miejsce jakieś nieciekawe. Bo ostatnio spotkałyśmy Krystynę z Wylut, tam w jakimś domu kultury gdzieś wlazła i znowu zaczęła po swojemu rządzić. No to tutaj dali 3-4 są adresy e-mailowe do dyrektorów, proszę państwa, Izby Rzemieślniczej tutaj przy Teatrze Wielkim, czy pod Teatrem Wielkim, i okrzanili tę Kryśkę dziką, Wild One, która po prostu, no, pieprzniętą babą jest. Niemiła, niesympatyczna, głupia,
i skandale robi. To znaczy, że wzywa straż, ochronę, policję tu na Anitę wezwała. No, my za tą Anitą też nie przepadamy, bo ona jest dokuczliwa. Wtedy, kiedy siedzimy w bibliotece, to ona wydzwania, bo ona codziennie gra w filmach, jest na planie jako piąte koło u wozu, ale tylko po to, żeby zarobić, a więc chciwa. No to więc jak jest chciwa, to po co jej te wernisaże? Ale ona chodzi na wernisaże, bo ona by chciała kolacyjkę, bo chciałaby to. Także widzicie Państwo, jaka tu w Warszawie może być kultura? I tego już się nie da naprawić, jeżeli ludzie nie są uduchowieni, jeżeli ludzie to już nie ludzie, bo nie czytają Pisma Świętego i nie chcą prawdy znać. I tylko tak, ble, 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 dziad wspiera dziada, gad gada, żebrak żebraka, gdy im wszystkim i tak prostym przecież zewsząd nędza, wtedy kiedy czas przyjdzie na księdza, gdy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca, wnet maszę urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego, natknieć wieszkę kopie wrogu, nie mnie to dasz, synku Bogu. Potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminar, a ty chłopku, dare, 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 dare. Sik na to wszystko. A ty chłopku, dare, dare. Także wiecie Państwo, w tych kołchozach gadają bzdury, jak rzadko który. No to są ci, czy ministranci pod kościołem, czy dewotki pod kościołem, czy... Więc o czym oni mogą rozmawiać? Przecież my się nie interesujemy tym, o czym oni mówią, ale przecież z góry wiadomo, że na temat prawdy nigdy, o prawdzie nie. I to są te kołchozy. No ja nigdy jakoś tak nie lubię kołchozów, bo mnie kołchozy męczą. Biblia mówi tak, nie idź za tłumem w złym celu, no bo wiadomo, że jak pójdziesz, w ten tłum wejdziesz, no to jeżeli wejdziesz między wrony, to musisz krakać jak i ona, to przecież dużo się nie pomyliłeś, bo wrony to wrony, to dla prawie każdego, to są te zakonnice w czerni, proszę Państwa. Także zapraszamy do Anglo-Ameryki, Białystok stąd, z Warszawy, z kościoła świętej Anny, czy spod kościoła świętej Anny, tam pojechał teraz ten Wiesio Przybyłowicz, tam i to wszystko takie, tam przyjedzie, bo są komputery, będą wiedzieć gdzie, co, kto i jak. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio, TOK FM Euro kończy ta ekstra. Coś okropnego. Coś okropnego, proszę Państwa. Coś okropnego. Jako przedsiębiorca, jako srorca. Nie da rady. Coś okropnego, Państwo, zobaczę. Nie da rady. Gdy nadaje to nasze radio, to KFM Euro kończy ta ekstra, to KFM Euro kończy ta ekstra, to KFM Euro kończy ta ekstra. A dzisiaj już jest 16 września 2015 roku. Radio TOK FM Euro kończy ta ekstra. TOK FM Euro kończy ta ekstra. TOK FM Euro kończy ta ekstra. Czyli apostoł Paweł całą tę wiedzę, to czego się uczył przez tyle lat, uznał za śmieci. No. Także jakbyście jeszcze tego nie wiedzieli, to może i najwyższy czas, żebyście się o tym dowiedzieli, że apostoł Paweł to wszystko uznał za śmieć. No bo tutaj niektórzy to mogą być, wiecie Państwo, podnieceni,
Że jak to? Doktor, docent, habilitowany, że po studiach, że doktoryzowany, że to, że tamto. To wszystko jest według schematu diabła. To wszystko jest według schematu szatana. Jest to zły układ. Nawet oni sami, ze świeckiego punktu widzenia mówiąc, oni sami mówią, że w Polsce jest zły układ, a poziom w szkolnictwie wyższym jest najniższy na świecie. Tutaj, wiecie Państwo, nie ma jakiegoś takiego wypośrodkowania. Uczą się czegoś, no, uczy się babka na stomatologa. To co ta pani stomatolog może powiedzieć o na przykład Jezusie Chrystusie? To jeśli ona miała jakieś, proszę Państwa, coś, no to pewnie z Kosidowskiego, żeby tę Biblię, proszę Państwa, wyrzucić ze swojego życia. No, a to tak nie można. No. Instytucją. To tyczy również właśnie bezpieczeństwa systemu finansowego. Toczymy debaty na przykład, no nie wiem, o frankowiczach, o bezpieczeństwie naszych banków. To wszystko, także sprawa euro. Dla ona mnie, nawet nie umie powiedzieć wszystko, tylko mówię wszystko, wszystko. U niej tak ta chciwość i to wszystko tak się zlewa w jedno, że ona nie słyszy tego, co ona gada. Boi się wzrostu cen. No i prezydent Komorowski nie podjął tej... Wszystko, ona mówi wszystko. Bo rzeczywiście, no to wszystko. Nie on będzie wprowadzał nas. Nie ma tak, że ktoś, nie wiem, cichcem prezydent... A i wy dobrze mówisz, bo nie ona chce. To będzie robił rząd. Mamy konstytucję taką, jaką mamy i nie mamy większości w Sejmie i mieć jej nie będziemy, prawda? Leniwe mówienie, wszystko. Więc w tym sensie jest to trochę debata, no... można powiedzieć bezsensowna, ale ja uważam, że szkoda, że ona się nie odbywa, bo ona się również odbywa na takim poziomie, bo to następuje takie utrwalenie tych obaw wśród u ludzi, którzy się boją wejścia do euro, że nie mówimy o pozytywach żadnych, natomiast no, PiS stosując takie, PiS wie, że nikt nie czyta programów tak naprawdę i że trzeba się odwoływać do emocji w kampaniach wyborczych i odwołuje się do emocji, do strachu. Natomiast nikt tego nie kontruje i mam takie poczucie, że to się gdzieś jeszcze bardziej takie przekonanie, że euro to wzrost cen utrwali. W związku z tym, znaczy szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że kampania, w której kandydaci na prezydentów będą debatować o służbie zdrowia, o młodych, o pracy, no ona nie ma sensu, to nie jest rząd. Za chwilę będziemy mieli taką kampanię, bo będziemy mieli wybory do Sejmu. No i to samo będzie. Znaczy ja... Że jest faktycznie taki problem, tak? Że kilka tygodni temu gdzieś przemknął przez media sondaż, w którym ludzie mówili, że chcieliby, żeby w kampanii wyborczej kandydaci rozmawiali o służbie zdrowia, o systemie emerytalnym, czy o czymś tam jeszcze, o rynku pracy. No, natomiast jak wszyscy tutaj doskonale wiemy, gdyby kandydaci no, weszli w taki technokratyczny dyskurs dotyczący systemowych rozwiązań, to pewnie pies z kulawą nogą by się tym nie interesował. Znaczy przynajmniej jeżeli chodzi o takie no, zainteresowanie, że tak powiem, masowe. Natomiast ja tej debaty, o której mówicie, nie widzę, tak? Ja absolutnie nie wiem, gdzie, poza tym nieszczęstym jarubasem i telefonem do Putina,
Putina biegną jakieś linie sporu co do polskiej polityki zagranicznej. Temat Rosji i generalnie Wschodu raczej się pojawia właśnie jako taki, jako taka nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć, tylko żeby być, żeby mieć na skróty. Nie, to nie tędy droga. Minister to jest służba. Słabo się można odróżniać i być może dlatego to się tak słabo pojawia w wydaniu kandydata PiS. Znaczy, ja może ale chciałbym, żeby co się poza bijatyką było tym więcej. To jest powtórka. Dominika Wielowiska, zapraszam Państwa na drugą część naszej dyskusji w studiu Agata Nowakowska, Gazeta Wyborcza, Rafał Kolumbie, plus Wiktor Żubeski. To nasz czarny no, Polska moherowa jest. Moher. Filwople. W polskim punkcie widzenia w telewizji Trwam podkreślał, że w większości przypadków mamy do czynienia z migracją ekonomiczną. Ułamek stanowią osoby, które zostały zmuszone, aby opuścić kraj ze względu na konflikt. Powstał wielki w bogatej Europie, która wypłaca całkiem dobry socjal. Wszyscy chcą za wszelką cenę dostać się do Niemiec, bo świadczenia socjalne dla migrantów to jest około 5000 zł. To daje szansę, jeśli to są mężczyźni, a zazwyczaj to są mężczyźni w 70%, to też jest ciekawe. Dlaczego mężczyźni... No, do zachodu, bo to wiecie Państwo, Polska jest tylko jako tranzyt. ...świadczenia socjalne państwa niemieckiego będą w stanie za chwilę opłacić przemytników ludzi, ściągnąć rodzinę w ramach łączenia rodzin i to jest główny powód, że mężczyźni pierwsi się przydzielają tutaj do Europy. Od początku roku do Niemiec przyjechało ponad 410 tysięcy uchodźców. Władze w Berlinie spodziewają się do końca roku nawet miliony azylantów. Tym samym Niemcy, bo w Stanach Zjednoczonych są najpopularniejszym celem imigrantów z całego świata. Im bardziej będą atakowali prezydenta Andrzeja Dudę, tym bardziej będzie to oznaczało, że stoją po stronie obywateli, powiedziała wiceprezes PiS-u Beata Szydło. Kandydat PiS-u na premiera odniosła się w ten sposób do nagonki przypuszczonej na głowę państwa polskiego. Do mediów przyłączyła się także premierowa Kopacz. Chodzi o słowa, które Andrzej Duda skierował do Polonii podczas wizyty w Wielkiej Brytanii. Media mainstreamowe zarzucają prezydentowi, że nie zachęca Polaków do powrotu do ojczyzny. Tymczasem Andrzej Duda mówił, że w obliczu niesprzyjającej sytuacji gospodarczej w Polsce, która od czasów rządów Platformy Obywatelskiej cały czas ulega pogorszeniu, nie namawiałby Polaków do powrotu do kraju. Do ataków podczas konwencji w Białymstoku odniosła się poseł Beata Szydło. Który nie boi się stawać po stronie obywateli, który nie boi się mówić prawdy, który nie ulega poprawności politycznej, tylko prezydenta, który tak jak zadeklarował w kampanii wyborczej, będę zawsze stał po waszej stronie, będę zawsze słuchał i słyszał, co do mnie mówią obywatele. Tę swoją misję wspaniale wypełnił. Przez ostatnie lata mieliśmy okazję przekonać się, że po raz kolejny obietnice Platformy nie zostały zrealizowane. O czym mówią chociażby dane GUS-u? Urząd podaje, że blisko 3 miliony Polaków w ubiegłym roku żyło w skrajnym ubóstwie, a ich wydatki nie przekraczały minimum egzystencji. Nasz taka druga Anglia ta Polska, czyli oszustwo z czerskiej. Oszustwo, kłamstwo. Demokraci w Senacie po raz drugi zablokowali przyjęcie przez republikańską większość rezolucji, by unieważnić porozumienie mocarstw, w tym Stanów Zjednoczonych. Dobra, dziękujemy. W sprawie irańskiego kasujemy. Nuklearnego. Dziękujemy, kasujemy. Przyjęła Izba Reprezentantów. Lider republikańskiej większości zapowiedział, że republikanie jutro spróbują przyjąć ustawę, która zakazałaby Obamie zniesienia sankcji wobec Iranu. Chodzi o zawarte 14 lipca przez Teheran i 6 mocarstw porozumienie, które przewiduje, że Iran radykalnie ograniczy swój program nuklearny, co ma uniemożliwić mu wejście w posiadanie broni jądrowej. W zamian za to Zachód zobowiązał się do stopniowego znoszenia międzynarodowych sankcji gospodarczych nałożonych na ten kraj. Porozumienie zaakceptowała już Rada Bezpieczeństwa ONZ.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na wschodzie kraju, gdzie niegdzie słaby przelotny deszcz. Temperatura od 19 do 22 stopni na wybrzeżu, około 27 w centrum, do 29-30 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany w rejonach podgórskich, Karpat okresami dość silny. Porywasz do 65 km na godzinę. Przypadające 27 września. Do tej pory nie uhonorowano tam tak żadnego innego zawodnika. Jubileuszowe bilety w wersji limitowanej na metro i autobus o wartości 1,5 euro trafią do obiegu na krótko przed urodzinami Dawskiego. Nie należy przypuszczać, że natychmiast zostaną wykupione na pamiątkę. Nieoficjalnie mówi się, że będzie ich 500 000. Słuchasz informacji TOK FM. Pewnik, na koniec wracamy do tragedii we wrocławskim zoo. Jak już informowaliśmy rano, podczas sprzątania klatki i wybiegu tygrys zabił tam swojego opiekuna. Nie można wykluczyć, że ten nie zamknął drzwi odgradzające go od drapieżnika. Zazwyczaj bowiem na czas sprzątania zwierzęta są zamykane. To był doświadczony opiekun, jak podała Gazeta Wyborcza. W ogrodzie zoologicznym pracował od 20 lat, z czego 15 zajmował się drapieżnikami. Dyrektor zoo przyznaje, że po raz pierwszy zetknął się z taką sytuacją i że to był nieszczęśliwy wypadek, do którego dochodzi mimo procedur. Wrocławski ogród pomimo tej tragedii funkcjonuje normalnie. Nie został zamknięty jedynie wokół wybiegu tygrysów. Teren wokół wybiegu tygrysów został odgrodzony policyjną taśmą. Pogoda. Dziś przelotny deszcz przede wszystkim na Suwalszczyźnie i na Podlasiu, ale i tam pojawią się przejaśnienia. Poza tym sporo słońca i miejscami zrobi się upalnie. Na termometrach od 22 stopni w Trójmieście, przez 23 w Szczecinie, 25 w Poznaniu, 27 w Warszawie, do 29 w Lublinie, Katowicach i Krakowie i nawet 30 stopni w Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jak mówimy uchodźca, to jest kto, myślimy o kimś, komu chcemy pomóc.
I tak sobie myślę, że na przykład w polskim społeczeństwie, jeżeli ktoś słyszy, że my mamy przyjąć 12 tysięcy uchodźców, to sobie myślę, że te 12 tysięcy osób to będą te osoby, które tutaj dostaną ochronę i będą przebywać. Być może tak się stanie, dlatego że ta sytuacja akurat jest bardzo specyficzna, bo to będą osoby, które już będą wstępnie zakwalifikowane do otrzymania takiej ochrony. Niemniej to wcale nie jest powiedziane, tym bardziej, że no najpierw będzie musiał być wstępny etap przesiania wniosków. I teraz wracając do samego pojęcia. Po pierwsze, uchodźcą jest dopiero osoba, która zostanie, otrzyma status uchodźcy. Czyli to znaczy, że się kwalifikuje do otrzymania takiego statusu. Zasadniczo i taka najbardziej, najszerzej uznawana definicja uchodźcy, która zawiera te przesłanki definicyjne, to jest definicja, która pochodzi z 1951 roku, z konwencji genewskiej i ona bardzo ogranicza możliwość przyznania statusu uchodźcy, dlatego że to są tylko osoby, które wyrażają, czy mają w sobie tak zwaną uzasadnioną obawę przed prześladowaniem ze względów rasowych, religijnych, narodowościowych, poglądów politycznych bądź przynależności do określonej grupy społecznej. Koniec. Są dwa regiony na świecie, Afryka i Ameryka Łacińska, które nieco szerzej traktują tę tematykę, czyli tam ta definicja jest uzupełniona o przesłanki takie jak masowe stosowanie przemocy, masowe, poważne naruszenie praw człowieka w Ameryce Łacińskiej. Tam akurat w Ameryce Łacińskiej to nie jest konwencja, to jest deklaracja, ale państwo przyjęły do swojego prawa wewnętrznego. W Afryce mamy konwencję z 1969 roku, która to uregulowała. Natomiast my w Europie, w Unii Europejskiej, mamy definicję pochodzącą z konwencji genewskiej. I teraz osoba, która, o której mówimy per uchodźca, to gdyby być purystą językowym, to trzeba by powiedzieć, że to jest tylko osoba, która już taki status ma przyznaczyć i się kwalifikuje do otrzymania tego statusu. To jest też o tyle ważne, że konwencja genewska wyłącza określone kategorie osób z możliwości uzyskania takiego statusu, nawet jeżeli zgodnie z tymi przesłankami, o których wcześniej powiedziałam, one by się kwalifikowały. Czyli na przykład osoby, które popełniły ciężkie zbrodnie przeciwko prawu międzynarodowemu, ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, albo osoby, które popełniły pospolite przestępstwa, które no, nie mają charakteru politycznego, tak, bo tu przestępstwa o charakterze politycznym są inaczej traktowane. Czyli na przykład przestępstwa przeciwko ludności cywilnej, już tutaj no, nie mówię o aktach terroru, prawda, bo to jest oczywiste, że to by wyłączało, no nie mogą takiego statusu otrzymać. Od początku, jak się pojawiła w prawie międzynarodowym kategoria uchodźców, to się stało już po I wojnie światowej, to koncepcja była taka, że to są osoby, które, jeszcze nie powiedziałam przy tej definicji, że to muszą być osoby, które mało tego, że posiadają tę uzasadnioną obawę przed prześladowaniem ze względu na te przesłanki, o których powiedziałam, to dodatkowo nie mogą bądź nie chcą korzystać z ochrony swojego własnego państwa i przebywają poza miejscem pochodzenia. I od początku koncepcja była taka, że jeżeli to są osoby, które nie mogą bądź nie chcą korzystać z ochrony swojego państwa, bo mają w sobie tę uzasadnioną obawę przed prześladowaniem, to potrzebują ochrony międzynarodowej. I status uchodźcy to jest ochrona międzynarodowa. I teraz jeżeli tę kategorię uchodźców będziemy rozszerzać do wszystkich migrantów, to po pierwsze, zupełnie wytracamy sens tego statusu uchodźcy. Dodatkowo to oczywiście ogranicza też pomoc dla tych osób, które tej pomocy najbardziej potrzebują. Dlatego, że szacunki są takie, że na świecie dzisiaj jest około 230 milionów osób, które migrują poza granice swojego kraju. I zdecydowana większość tych osób to nie są uchodźcy. Bo my uchodźców no dzisiaj tak możemy szacować, że żeby się posłużyć liczbami konkretnymi, uchodźcy to będzie około 17 milionów ludzi dzisiaj. No to 232 miliona, 17 to jest zasadnicza różnica, prawda? Że to w ogóle są nieporównywalne liczby. A jak w praktyce wygląda weryfikacja tych przesłanek, o których pani mówiła? No bo jeżeli mamy do czynienia, nie wiem, z innym krajem unijnym, to problem nie istnieje, ale powiedzmy, że to jest łatwe do zweryfikowania. Jeżeli mamy do czynienia z jakimiś państwami europejskimi, gdzie są jakieś bazy danych, dostęp, współpraca różnych instytucji, sprawa jest łatwa. No jeżeli mówimy o państwach, które na przykład są ogarnięte konfliktem zbrojnym, czy też niechętnie współpracują, czy też mówią, nie udzielamy takich informacji. No to oczywiście wygląda różnie i tak jak pan słusznie zauważył, będzie to zależało od kraju, bo w takich krajach jak Polska, czy inne kraje Unii Europejskiej jest system, który pozwala na tę weryfikację, która jest w miarę, powiedzmy oparta jest zawsze na tych samych przesłankach prawnych, bo wykorzystujemy definicję z konwencji genewskiej, która jest inkorporowana do prawa wewnętrznego, więc dodatkowo ewentualnie tam mogą być jakieś inne przesłanki, które dają inną formę ochrony, niekoniecznie status uchodźcy, ale na przykład ochronę uzupełniającą, tak jak jest w Polsce, czy w innych krajach, czy
różne inne formy. Natomiast oczywiście są takie kraje, gdzie przybywają masowo uchodźcy i to absolutnie nie jest Europa, tylko to są kraje takie, weźmy no, na przykład Turcję, czy inny kontynent, weźmy kraje afrykańskie, taki Czad, do którego przybywają uchodźcy z Sudanu, czy z lat 90. znane sytuacje uchodźcy z Rwandy przybywający do Konga. Tam oczywiście weryfikacja tego, czy dana osoba nosi, ma w sobie uzasadnioną obawę przed prześladowaniem i czy te przesłanki zaistniały, jest bardzo trudna, ze względu na to, że często nie ma możliwości dostępu do danych, które pokazywałyby, czy ta osoba faktycznie była prześladowana, czy nie. Dodatkowo oczywiście status uchodźcy daje taką formę ochrony, że są jednostki, które mogą, no mówiąc bardzo brzydko, naciągać swoją sytuację, Państwo, zobaczą, jak im zależy na tym, żeby dochodzić w ogóle. Chcą być święci od papieża, mają taką nową mentalność, prawda? Że po kimś poprawić, od kogoś być lepszym. Święci od papieża, że więcej, żeby, aby wiedzieć. Państwo zobaczą, coś takiego, jak to Janek Witek mówił, że te Żydki amerykańskie, one sterują internetem, nadzorują wszystko, to żeby wiedzieć. A czy ona była prześladowana, czy ona nie była prześladowana? Ale jest coś takiego też, że powiedzenie, że darowanemu koniowi to się nie zagląda do pyski. Sposób rozpatrywania wniosków o przyznanie statusu uchodźcy w Niemczech i w Polsce, no to patrząc chociażby na dane, ile tych statusów się przyznaje, my oczywiście wiemy, że Polska jest z różnych względów mniej chętna do przyznawania takiego statusu. Formalnie oczywiście powinno być tak, że jeśli dana osoba żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z przyczyn, o których, pięciu przyczyn, o których tutaj wcześniej mówiłam, to ten status powinna utrzymać w każdym kraju, który przestrzega prawa międzynarodowego, czyli tej definicji z konwencji genewskiej swojego i stosuje swoje prawo wewnętrzne. Natomiast naturalnie tak się nie dzieje, także to rozpatrywanie wniosków, no teoretycznie mamy pewną formułę, normę prawną, a w praktyce bywa różnie w zależności od tego, jaką mamy sytuację w kraju, który takiej ochrony międzynarodowej udziela. Do naszej rozmowy powrócimy po informacjach Radia Tok FM. Informacje już za kilka minut o godzinie 10.20. Państwa moim gościem jest dr Dorota Heidrich, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Po informacjach wracamy do programu Owczarek. Analizujemy, sprawdzamy, dopytujemy, żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce od poniedziałku do piątku po 12.40. Nie mam na nic energii, jestem przygnębiona i ciągle coś mnie łapie. O, cukrówko. To co mi pani magister poleci? To może być niedobór witaminy D3. Polecam Molekin, sama go stosuję. Molekin ma najwyższą zalecaną przez lekarzy ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność, zdrowe zęby i mocne kości, ale na pewno nie warto przepłacać. Molekin D3, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, dostępny w aptekach. Co, zatoki? Tak, znowu. Dam ci Renopuren Zatoki Hot. Rozpuszczasz saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. Dobre. Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok i ułatwia oddychanie. Od razu lepiej. I co bardzo ważne, składniki Renopuren Zatoki Hot podnoszą odporność i pozwalają utrzymać zdrowe zatoki na długo. Suplement diety Renopuren. Zdrowe zatoki na długo. Kochanie, jak tam spa? Jestem na mezoliftingu w Krynicy Zdroju. No, i co tam u ciebie? No, masaż balijski w spa na wzgórzach Tylewskich. A teraz co porabiasz? Relaksuję się w jacuzzi w Polanicy Zdrój. A, tobie to dobrze. Urokami hoteli spa dr Irena Eris najlepiej cieszyć się we dwoje. Podziel się luksusem i skorzystaj z promocji. Teraz dwuosobowy pobyt w cenie jednoosobowego. Oferta dotyczy wszystkich hoteli spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Mam gazy? Tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami. Polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i Travisto. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują
utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Teraz pan doktor spada ci gardło. No tak. Podrażniony. Dam maluchowi Naturcept. Lizaki Naturcept? Starszemu synowi szybko pomogły, ale rocznemu dziecku nie podam lizaka. Chodzi mi o nowość. Naturcept Gardło Spray, który równie skutecznie łagodzi ból, leczy podrażnienia i nawilża gardło. I można go stosować u dzieci już powyżej pierwszego roku życia. Proszę spróbować. Bardzo wygodny w użyciu i smakuje synkowi. Wyrób medyczny Naturcept to naturalne rozwiązanie. Moim zdaniem najlepsze dla pani synka. Hyundai Tucson zmienia zasady gry. Nadszedł czas na diesla. Nowy Hyundai Tucson w atrakcyjnej cenie lub z niską ratą leasingu. Zapraszamy na tydzień Tucsona w salonach Hyundai'a od 19 do 27 września. Tata Poli znalazł sprytne rozwiązanie na zatkany nosek. Plasterek Aromactiv. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactiv szybko udrożniły nosek. Ola spokojnie przespała całą noc. Morał. Na zatkane noski stosuj Aromactiv. Aromactiv. Swobodne oddychanie przez całą noc. Szukasz samochodu do swojej firmy? Sprawdź ofertę leasingu lub wynajmu długoterminowego Kia. Kia Sportage już od 569 zł netto miesięcznie. Szczegóły na kia.com. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 10.20. Adam Hozga. Zapraszam. Migranci docierają do Chorwacji. Policja chorwacka nie mówi na razie o ich liczbie. Potwierdza, że przekroczyli granicę tego kraju z Serbią. Ludzie ci są rejestrowani i zostaną przewiezieni do ośrodków dla uchodźców w pobliżu Zagrzebia. Serbowie skierowali autokary z uchodźcami ku Chorwacji po tym, jak swoją granicę uszczelniły Węgry. Prezydent Syrii w rozmowie z rosyjskimi mediami mówi, że jedyną drogą rozwiązania kryzysu migracyjnego w Europie jest walka z terroryzmem. Tyle, że od początku wojny domowej w marcu 2011 roku Bashar al-Assad mianem terrorystów określa nie tylko dżihadystów, ale też pokojowych działaczy opozycyjnych. 3 lata temu Rosja proponowała plan pokojowy dla Syrii, przewidujący łagodne ustąpienie prezydenta Bashara al-Assada, ale USA, Francja i Wielka Brytania zignorowały to, twierdzi były prezydent Finlandii, nobista pokojowy Martti Ahtisaari, który uczestniczył wtedy w negocjacjach. Jego zdaniem wspomniane 3 państwa, USA, Francja i Wielka Brytania, były przekonane, że Assad i tak zostanie obalony w ciągu kilku tygodni i nie widziały potrzeby robienia czegokolwiek. Polscy siatkarze wygrali z Kanadą 3-1 w meczu Pucharu Świata w Japonii. Po 6 kolejkach są niepokonani. Zostało 5 meczów do końca. Teraz czas na informacje kulturalne. Informacje kulturalne. Filip Kekusz, zapraszam. To nasz filmowy obowiązek. Tak jak opowiadamy o Katyniu czy Powstaniu Warszawskim, trzeba również opowiedzieć o ludobójstwie na Kresach, mówił na festiwalu w Gdyni Wojciech Smarzowski. Wołyń w jego reżyserii trafi do kin jesienią 2016 roku. Zdjęcia, które trwały prawie rok, zakończyły się 21 sierpnia. Smarzowski liczy na to, że film wywoła dyskusję i przybliży sprawę zbrodni popełnionych na Wołyniu w czasie II wojny. Reżyser sam napisał scenariusz, konsultował go z historykami. Pisarz Wiesław Myśliwski tegorocznym wielkim ambasadorem polszczyzny. Tytuł ustanowiło Prezydium Rady Języka Polskiego z inicjatywy wicemarszałek Senatu Krystyny Bochenek, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. Wyróżnienie ma honorować osoby, które posługują się językiem w sposób wzorowy. Laureaci w innych kategoriach to m.in. Andrzej Stasiuk, Andrzej Poniedzielski i Beata Kołodziej. Gala, na której zostaną wręczone nagrody, odbędzie się 11 października w Katowicach. Romans z grafiką to tytuł ekspozycji, którą od dziś można oglądać na wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie. Znalazły się na niej 92 prace graficzne 35 uznanych artystów współczesnych, kojarzonych z innymi dziedzinami sztuki. Wśród nich dzieła Roya Lichtensteina, Roberto Matty, Rolanda Topora czy Josefa Albersa. Wystawa potrwa do 10 stycznia. Opera Krzysztofa Pendereckiego Diabły z Loudun zostanie wystawiona wczesną wiosną w Operze Śląskiej w Bytomiu. To będzie pierwsza realizacja utworu kompozytora na tej scenie. Reżyserii Diabłów podjął się Waldemar Zawodziński, który wcześniej zrealizował w Bytomiu nagradzanego Don Carlosa Giuseppe Verdiego. Rattle That Lock to tytuł nowego albumu Davida Gilmoura. Płyta będzie miała premierę w najbliższy piątek. Przy tej okazji gitarzysta i wokalista Pink Floyd ruszył w swoją pierwszą trasę koncertową od niemal dekady. Odwiedził już Chorwację, Włochy i Wielką Brytanię, a wśród kolejnych przystanków są Brazylia, Chile i Stany Zjednoczone. Rattle That Lock to 4. solowy album Gilmoura, a kolejne informacje kulturalne po 14.20. Pogoda. Będzie się chmurzyć, ale słońca też nie powinno brakować. Na wschodzie, a zwłaszcza na Podlasiu, możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 20 stopni na wybrzeżu przez 26 w centrum do 30 miejscami w Polsce i na Podkarpaciu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, migranci. Właśnie trochę mówimy o ludziach, a mówimy też o kategoriach, no ale wydaje się, że inaczej się nie da. Przede wszystkim o kategoriach, bo przecież do tego się sprowadza. Żeby się dzielić, żeby się klasyfikować po kategoriach. Dla różnych powodów. Ja to jak rozmawiam z ludźmi, to ja widzę człowieka, ja nie widzę nic, bo ja nie chcę. Bo dla mnie to jest obrzydliwe, kiedy widzisz, kto tam ile ma pieniędzy, kto ile ma hotelu. Sobie do Rzymu już. Przecież nawet, jeżeli człowiek nie jest mądry, no, to od tego jest edukacja. No, to jest przecież teatral i alkoholu. Regularze. No to jest misja, do tego, żeby się dostać bo do różnych miejsc. Człowiek czuje, że coś dobrego daje, to znaczy, że dla niego poziom jest kształcenia. On przekazuje jakąś wiedzę, jakiś eliksir od niego płynie. Po prostu chcą, nie wiem, posiedzieć rok, dwa, zarobić, oszczędzać, mieszkać bardzo tanio, nic nie wydawać, zarobić dużo kasy, wrócić po to, żeby sobie, nie wiem, wybudować domek jakimś tam. Wiecie Państwo, że to kłamcy. Domki można wybudować czy kupić za. Nie prawosławni, nie świadkowi, nie ewangelicy, nie mormoni. I oni wtedy, kiedy mówią, jak nie wiem, to taką fałszywą skromność okazują, że niby nie wiedzą, wiesz. A wiedzą za plecami Jezusa stoją i obgadują go. Wiedzą, chociaż go nie znają, prawda? A co by nie powiedzieli, to wszystko kręcone. A, bo my go znamy, bo z tej wioski, bo to stąd. Także uważaj, że ciebie też mogą podtrzymywać w ten sposób, pomimo, że ciebie nie znają. I to w tych karitasach, tam najgłupsi, najbiedniejsi. Każdy z nich, jeden mówi, precz z nimi, to jest zagrożenie, to jest zagrożenie terrorem. Tam, gdzie dają szryć. To jest nasza praca, to jest nasze bezpieczeństwo, bo ci ludzie będą na pewno kraść, gwałcić, rabować, nie przestrzegać zasad, wprowadzać swoje zasady, wprowadzać swoją religię, a inni mówią, nie możemy tak być, mamy pewien dług wdzięczności wobec kogoś, czegoś i dlatego przyjmijmy wszystkich z otwartymi ramionami, otwórzmy im swoje domy, proszę bardzo, przychodzicie, będziemy się wami zajmować. Oczywiście wydaje się, że każda z tych opinii jest taką trochę opinią, która trochę odbiega od rzeczywistości i od realnych możliwości pomocy, no bo co to znaczy, że się nimi zaopiekujemy, tak? Jaki nadamy status im rodzinom, czy będą mogli pracować, czy za tym idzie możliwość nauki języka lokalnego, a jeżeli tak, to kto za to będzie płacił, a jak długo taki kurs będzie trwał, czy nostryfikujemy dyplom, czy dołączamy do szkoły dziecko na tym samym poziomie z racji tego, że jest w tym samym wieku, czy dwie klasy niżej, czy w ogóle. No, pytanie jest cała masa. Skoncentrujmy się może na tej kategorii, o której mówiliśmy przed informacjami, czyli pojawia się ktoś i mówi, ja na podstawie konwencji genewskiej składam. Się piszę, no ale jesteśmy w takim gruncie, gdzie tych ikon nie ma. I tu malują, to mówimy. Że malują, prawda? Jak my wejdziemy między wronę, to troszeczkę musimy krakać jak jony, to więc czasem mi się też wymsknie powiedzieć Nowy Testament, prawda? Chociaż wiadomo, że się nie mówi Nowy Testament, ale tutaj u Moherowych to się mówi Nowy Testament. Także buziaczki i proszę jeść, tak. Mówmy raczej pisma greckie, mówmy raczej, moi kochani drodzy, pisma hebrajskie. I to to oznacza. Nic nie musi oznaczać, coś tam oznacza. Gdy nadaje nasze radio, KCFM, EURU, KONCIKA, EXTRA, no i buziaczki. Ale proszę wieść, tak. Nie bez powodu jest tak, że te masy, które ludzi, które w tej chwili migrują do Europy, głównie występują z wnioskiem o przyznanie ochrony w postaci statusu uchodźcy w Niemczech, chcą jechać do Szwecji. No, kraje, które dają lepsze te warunki socjalne, są dużo bardziej przyciągające. No, to jest też kwestia budowy, prawda, takich instytucji i sieci migracyjnych, które powodują, że ci ludzie chcą jechać do swoich, oni nie chcą jechać do krajów, gdzie mało
że się ich nie chce, tak jak u nas na przykład, to jeszcze nie mają tak naprawdę tutaj wystarczającej tej sieci zbudowanej, która by ich wspomagała w codziennym funkcjonowaniu. Jeżeli chodzi o Polskę, to status uchodźcy daje bardzo szerokie uprawnienia z punktu widzenia formalno-prawnego, dlatego że to są po pierwsze prawo pobytu, które gwarantuje również uprawnienia socjalne. No tam są, jak porównujemy różne formy ochrony, które w Polsce cudzoziemiec może otrzymać, to status uchodźcy i ochrona uzupełniająca są tymi, które azyl też jeszcze dodatkowo, to potem może jeszcze powiem o tej kategorii azylu, bo to jest trochę co innego, które dają właściwie wszystkie uprawnienia poza prawami obywatelskimi. Natomiast problem polega na tym, że wysokość tych zabezpieczeń socjalnych i to, co Polska oferuje uchodźcom w porównaniu do tego, co oferują Niemcy, no jest na zdecydowanie niższym poziomie. Ile Polska, ile Niemcy? Ja nie wiem, ile dokładnie w Niemczech, nie chcę tutaj rzucić liczbami, bo tego nie mam w głowie, natomiast w Polsce jest tak, że osoba, która, to jest jakby różne są etapy tej procedury, w momencie, kiedy osoba oczekuje na rozpatrzenie statusu uchodźcy, to otrzymuje miesięcznie, czyli jedno, miesięcznie otrzymuje około 1000, chyba maksymalnie 1250 zł na osobę, przy czym to może być mniej, w zależności od sytuacji rodziny. Otrzymuje oprócz tego pieniądze na tak zwane kieszonkowe, ale to jest kilkadziesiąt złotych, chyba 50 czy 70. W związku z tym no to są pieniądze, które muszą wystarczyć tym ludziom na wszystko. Jednorazowo też dostają kilkadziesiąt złotych na zakup środków higienicznych. Oczywiście dzieci mają w tym czasie zapewnioną szkołę, mają podstawową opiekę medyczną, mają wyżywienie i mają miejsce pobytu, czyli to są te ośrodki dla uchodźców. I później jak dana osoba, co w przypadku Polski nie dotyczy to zbyt wielu osób, otrzyma już ochronę międzynarodową, przepraszam, w postaci statusu uchodźcy, to otrzymuje prawo do uczestniczenia w takim programie integracyjnym. To jest taki rok, który jest potrzebny. Mówi niekonkretnie. Gadaj, nie dosłaj. I ma jej w jakiś sposób państwu pomóc tutaj zorganizować sobie życie. Natomiast prawda jest taka, że w momencie, jeżeli ta osoba ma status i ma prawo pobytu, to ma prawo podróżować po całej Unii Europejskiej. W związku z tym, no to z reguły dla osób, które ewentualnie mają osoby poza granicami Polski, do których mogłyby pojechać, sprawy w ogóle zamyka. Dlatego, że duża część z tych osób będzie chciała po prostu wyjechać, już nie mówiąc o tym, że oni po prostu mogą podróżować. Jaka to jest kwota w Niemczech? No mówię, nie chcę tutaj jakoś rzucać liczb, ale z całą pewnością jest tak, że ta sytuacja, ten socjal tak zwany dla uchodźców i osób, które mają inne formy ochrony w krajach Europy Zachodniej jest niezwykle. Chociaż też są kraje, takie jak Dania na przykład, które mówi, już się wycofują z tych wysokich kosztów utrzymywania uchodźców, bo znowu stykamy się z kolejnym problemem, których tutaj jest mnóstwo w całej tematyce migracji i uchodźstwa. Mianowicie, czy to nie jest przypadkiem tak, że te wysokie koszty utrzymania uchodźców, czyli ten wysoki socjal dla osoby, która ma ochronę, nie powoduje, że ta osoba wszystko zrobi, żeby tam właśnie tę ochronę uzyskać, prawda? Koncepcja ochrony międzynarodowej jest taka, że dana osoba ma trafić do pierwszego bezpiecznego kraju pobytu. Wyjeżdża z tak zwanego kraju niebezpiecznego. Jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy przed przerwą, jak są rozpatrywane wnioski o przyznanie statusu uchodźcy, z reguły kraje dysponują listą tak zwanych państw bezpiecznych. I jeżeli wniosek składa osoba z kraju bezpiecznego, to one są z założenia uznawane za bezzasadne i takiego wniosku się nie rozpatruje. Zresztą w Unii Europejskiej też się teraz toczy dyskusja nad stworzeniem takiej wspólnej listy państw bezpiecznych, żeby po prostu tych niektórych wniosków nie rozpatrywać, na przykład obywateli Kosowa czy osób pochodzących z Kosowa, no bo z tym Kosowem też mamy jakieś tam wyzwanie, jak je określać, bo nie wszystkie państwa państwowość Kosowa uznają. I teraz założenie tej ochrony międzynarodowej jest takie, że dana osoba przyjeżdża do pierwszego bezpiecznego miejsca pobytu i nie patrzy na to, ile dostanie pieniędzy w tym miejscu, tylko ma tam się czuć bezpiecznie, bo ucieka dlatego, że jest zagrożone jej zdrowie, życie i żywitę uzasadnioną obawę przed prześladowaniem, o której wcześniej mówiłam. Natomiast no, życie ludzkie, realia tego życia są przecież zupełnie inne. No przecież te, mało tego, że ludziom zależy na tym, żeby te warunki ekonomiczne mieć określone, na określonym poziomie, to dodatkowo też chcemy, dobrze, ci ludzie chcą się dobrze czuć w miejscu, do którego przybywają. A niekoniecznie tak jest, jeżeli przybywają do miejsca, gdzie państwo no, w ogóle jest niechętne cudzoziemcom, inności. No i tutaj znowu myślę, że z mojego punktu widzenia niestety no, jest to przypadek Polski, gdzie ja sobie jakoś
no, nawet nie chcę chyba myśleć o tym, co będą czuli ci, którzy tutaj u nas zostaną i będą narażeni na różnego typu formy zachowań, które będą po prostu skierowane przeciwko nim, mimo tego, że te wnioski będą zweryfikowane pozytywnie, że te osoby nie będą żadnymi, no, nie będą w żaden sposób podejrzewane o działania przeciwko państwu. Tym bardziej, że jeszcze jedna ważna rzecz, ta ochrona, którą państwo daje na podstawie regulacji i zobowiązań prawno-międzynarodowych. Też trzeba podkreślić, że Polska, tak jak inne kraje, które są stronami konwencji genewskiej albo protokołu nowojorskiego z 1967 roku, który zmienił nieco konwencję genewską, mają określone zobowiązania międzynarodowe. I my nie możemy powiedzieć, że my tych ludzi po prostu do siebie nie wpuścimy. Jak przyjeżdża ktoś i przekracza granicę polską i mówi, ja chcę wystąpić o przyznanie statusu uchodźcy, Polska nie może powiedzieć nie. Dlatego, że zasadniczą normą w prawie uchodźczym jest norma dotycząca zakazu wydalania uchodźców do granic państwa, w których oni są narażeni na niebezpieczeństwo. I przed rozpatrzeniem wniosków my nie wiemy, czy oni są narażeni na niebezpieczeństwo, czy nie. To jest norma, która ma charakter normy prawa zwyczajowego. Jest ona uznawana za normę bezwzględnie obowiązującą. W związku z tym my takich, no po prostu tych zobowiązań prawno-międzynarodowych musimy przestrzegać. Gdzieś mi uciekł wątek, o którym mówiłam chwilę wcześniej. Mówiliśmy o tym, co się dzieje z ludźmi, którzy przyjeżdżają i starają się o status. Tak, i czasami, kiedy uzyskają jeden, przemieszczają się. Mówiła pani o tym, że raczej Polska nie będzie krajem docelowym, dlatego że atmosfera, która u nas panuje z jednej strony, a być może także wysokość tego socjalu nie jest interesująca, ale z drugiej strony należy pamiętać o tym, że to nie jest przecież kwestia wybrania sobie przez osoby najlepszej sytuacji, chociaż trudno się dziwić, że ktoś by chciał, tylko tego, żeby skoro pochodzi faktycznie z państwa, w którym jest narażony na czy zagrożone jego życie i zdrowie, no to powinien zwrócić się o status uchodźcy w pierwszym bezpiecznym. To jest zasada, tak? To jest zasada całego tego postępowania uchodźczego. Dlatego też jest stworzony cały ten system w Unii Europejskiej, system dubliński, który powoduje, że osoby występujące z wnioskiem o przyznanie uchodźcy muszą ten wniosek złożyć w pierwszym kraju Unii Europejskiej, do którego dotrą. I teraz jeżeli taka osoba na przykład zostanie zarejestrowana na granicy, czy po przekroczeniu granicy w Polsce i ona po takim zarejestrowaniu wyjdzie do Niemiec i Niemcy taką osobę odnajdą, wracają ją do Polski, ponieważ ona tutaj musi przejść całą procedurę. No niestety też jest tak, że dużo osób w trakcie tej procedury gdzieś wyjeżdża, co uniemożliwia im później już też postępowanie w procedurze w takim trybie standardowym ze względu na to, że się dopuściły naruszenia tej procedury, do której powinny były przestrzegać. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacje za chwilę o 10:40. Doktor Trota Hendrik z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego jest Państwa i moim gościem. Wracamy po informacjach. Reklama? Za górami, za lasami żyły sobie dwie księżniczki. Która była piękniejsza? Która zostanie królową? Czy ta rozważna? Krem nawilżający, krem pod oczy, no to podstawa i dobra cena. Czy ta romantyczna? Ach, piękne zapachy, olejki, bąbelki, waniliowe balsamy. Każda może zostać królową jesieni, bo teraz w hipermarketach Carrefour duży wybór kosmetyków w supercenach. Carrefour poleca, zostań królową jesieni. W roli głównej nowa linia żeli pod prysznic Palmolive Gourmet 250 ml za 6,99. Tylko do 28 września. Carrefour, pozytywnie każdego dnia. Jesteście gotowi? Wyrób medyczny Vocaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. I razem głośniej! Vocaler! Audi Q5 w wersji S-Line Selection to perfekcja w sportowej odsłonie, którą możesz mieć z ratą już od 1523 zł netto miesięcznie i z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Teraz bez żadnej opłaty wstępnej. Poznaj wyjątkową wersję S-Line Selection i sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Filer Audi Krotoski Cichy, Aleja Katowicka 43, w ulica koło Warszawy. Audi. Przewaga dzięki technice. No już nie mogę. Znowu wyprowadził mnie z równowagi. Do tego nie będę mogła spać. Spokojnie, weź pozytywum. Pozytywum? Tabletki uspokajające pozytywum zawsze mi pomaga, a wiesz, jaki jest mój Andrzej. Zawarty w pozytywum wyciąg z melisy zmniejsza napięcie, a szyszki chmielu przyczyniają się do spokojnego snu. Jak tam twoje nerwy? Piłam pozytywum i od razu się uspokoiłam. A dzisiaj jestem taka wyspana. No i wiesz, że zapłaciłam tylko coś koło 5 zł za 30 tabletek.
pierwsza. Architektura? Kameralna i stylowa. Brzmi jak najlepsze plany na przyszłość. A skoro plany mają być najlepsze, to tylko Wiślany Mokotów. Przyjdź i przekonaj się sam. Dni otwarte Wiślanego Mokotowa już w najbliższy weekend. Najlepsze plany mieszkań w prestiżowej dzielnicy od 6900 zł za metr kwadratowy. Ulica Bluszczańska. Sobota i niedziela od 10 do 16. Szczegóły budimy.